No hej. No cześć Błażko, co tam? No wiesz, tak dzwonię, żeby ci przypomnieć, że za miesiąc mamy nagranie. No i żebyś nie zamolił, żebyś przyszedł taki, wiesz, ogarnięty, niezarośnięty, ładnie ubrany, odświeżony. No pamiętaj, to nagrywka to jest bardzo ważna rzecz, Max. Okej, dobra, stary, nalajcie, ogarnę. No wiem, Martko, na chillu. Dobra, już umawiam się do fryzjera, stary. Widzimy się na nagraniu, na razie. Ostatnio przechodzę przez zmiany w życiu. Wyprowadziłem się od mojej dziewczyny Angeliki i jakby między nami jest wszystko okej. Po prostu stwierdziliśmy, że to za wcześnie i stwierdziłem, że podzielę się tą decyzją z moim najlepszym przyjacielem, z moim ojcem. Powiedziałem mu: słuchaj tato, wyprowadziłem się od Angeliki, stwierdziliśmy, że za wcześnie. I mój ojciec stwierdził, że to jest świetny pomysł i świetna decyzja. I też wyprowadził się od mojej matki, bo stwierdził, że za wcześnie. I się jebany do Angeliki wprowadził. A mnie matka nie chce z powrotem. I teraz mieszkam z takim Wojtkiem i od kiedy mieszkam z Wojtkiem, to się tak zastanawiam, czy Wojtek jest głupi w chuj. Czy tak tylko mnie wkręca i ostatnio sobie uświadomiłem, że Wojtek jest głupi w chuj. Bo kiedy jechaliśmy razem do Anglii, to Wojtek wymienił złotówki na euro zamiast na funty, bo były tańsze. Kretyn straszny. To jest niestety prawdziwa historia. Moi rodzice się rozwodzą i mam przez to trochę gorszy humor i ostatnio jechałem tramwajem i z tego wszystkiego zapomniałem biletu. I zatrzymał mnie kanar. Gdzieś tam słyszałem, że z kanarami jest się bardzo łatwo dogadać, więc się go pytam. Dogadamy się, on mówi: spoko, wysiądźmy z tramwaju. I wysiedliśmy z tramwaju i spojrzałem do portfela i miałem tam tylko jeden banknot 50-złotowy. Tak sobie pomyślałem, że to jest trochę dużo jak dla kanara. I mówię mu: słuchaj stary, mam tutaj tylko 5 dych, a chciałbym ci dać 3 dychy. I kanar wydał mi 20 złotych z łapówki. Słuchajcie, bardzo fajne jest to miejsce, w sensie bardziej od wewnątrz niż od zewnątrz. Jest bardzo sympatycznie, tylko jest jeden minus, nie można tutaj kupić alkoholu. Ale ja przywiozłem wam jedno piwko, chciałbym zrobić jakiś konkurs, będzie można wygrać. Ty ewidentnie nie chcesz, żebym to do ciebie teraz zagadał, prawda? Okej, okay. Jak masz na imię? Nie, ona. Ona. Mogło cię zmylić to, że patrzyłem w jej kierunku, to ewidentnie jest problem. Jak masz na imię? Oliwia. Okej, okay. A kim ty jesteś dla Oliwii? Okej, okay, dobrze, to jest zawsze niezręczne pytanie. To jest wasza pierwsza randka, czy jedna z takich ostatnich? Nie, jesteście przyjaciółmi, czy? On czeka na odpowiedź, to jest ona niesamowite. No dobrze, później to rozwiążecie między sobą. Można wygrać piwko, powiedz liczbę. 6, okej? Okay? Oliwia, powiedz liczbę. 8, rozjebałaś go o 2 punkty. Wielkie brawa dla Oliwii. No, bardzo fajnie, że się dzisiaj tak śmiejecie i dobrze bawicie, bo ostatnio miałem gorszy występ, bo występowałem w Kaliszu, w takim lokalu, który się nazywa Kaliszfornia. Nie żartuję, w Kaliszu jest Kaliszfornia, to jest... I miałem tam bardzo słaby występ. I po wszystkim zszedłem i w głowie miałem, że jest tylko jedna rzecz, która może mi teraz poprawić humor. Jakiś dobry deser.
i poprosiłem menadżera Kalifornii, żeby przyniósł mi menu. I spojrzałem w menu i tam w deserach była tarta cytrynowa. A ja mega lubię tartę cytrynową, więc ją zamówiłem. I mi przynieśli Tatrę Radler. Kurwa, nie polecam Kalifornii. Ja mam też taką dziwną sytuację rodzinną. To jest niestety prawda. Mam wujka, który się ożenił ze swoją kuzynką. Oni w ogóle nie zmieniali nazwiska do ślubu. Od urodzenia mają takie samo. I oni mają dwójkę dzieci, które są zaskakująco całkowicie normalne, tylko w ogóle się do siebie nie odzywają. I moim zdaniem to dlatego, żeby nie kusiło. Mi się też wydaje, że mnie babcia chciała swatać z moją kuzynką kiedyś. Mam kuzynkę, która jest w moim wieku i babcia nam kupowała takie same prezenty na święta, żebyśmy się razem bawili. Wysyłała nas razem na kolonie i przebierała nas co roku na bale przebierańców. Jak mieliśmy 11 lat, to babcia przebrała nas za piękną i bestię. Jak mieliśmy 12 lat, to ja byłem Aladynem. Moja kuzynka była Jasmine. Jak mieliśmy 13 lat, to ja byłem Polańskim. A ona miała 13 lat. Też mi się ostatnio strasznie sikać zachciało. I wysikałem się pod drzewo. I mnie stary opierdolił, że mogłem chociaż prezenty odsunąć. Mój tata jest bardzo wierzącą osobą, jest olbrzymim katolikiem. Do tego stopnia, że ja miałem Tamagotchi z Jezusem. I kiedyś zapomniałem je karmić przez 40 dni. I jakoś sobie poradziło. Swoją drogą, w Biblii jest taki motyw ucieczki Izraelitów z Egiptu do ziemi obiecanej. I według Biblii oni uciekali przez 40 lat. Ja to sprawdziłem i Google Maps pokazuje 7 dni z buta. To była ucieczka, oni spierdalali. Mi się zdarzało spierdalać w życiu, ale nigdy nie było to z prędkością 270 metrów na tydzień. To jest dla mnie absurdalne, że w szkole mamy historię i religię, bo najpierw na historii uczymy się, jak zajebiści byli Egipcjanie, bo potrafili budować wielkie piramidy bez używania dźwigów. A potem na religii uczymy się, że ci sami zajebiści Egipcjanie nie byli w stanie dogonić grupy Żydów. Która spierdalała z prędkością 40 metrów dziennie. W Kalifornii ten żart im się nie spodobał. Za bardzo. W Kalifornii podeszła do mnie dziewczyna po występie i powiedziała, że ten żart obraził jej uczucia religijne. Ja go w żadnym stopniu nie napisałem po to, żeby obrazić czyjekolwiek uczucia religijne. On ma trochę pokazywać jakieś absurdalne rzeczy, które są napisane w Starym Testamencie. Ale spokojnie. Jeśli tutaj wśród was na sali znajduje się jakiś Żyd, któremu nie spodobał się ten dowcip, to spokojnie może przyjść mi wpierdolić po występie. Tam siedzę. Myślę, że jakoś mu ucieknę. Ja miałem ostatnio gorszy moment, jeśli chodzi o stand-up, tak generalnie chciałem z niego zrezygnować, ale na szczęście to się połączyło z takim momentem, kiedy wrzuciłem mój filmik na YouTube'a. I pod tym filmikiem znalazł się komentarz, który zmienił wszystko, bo był to komentarz, który dodał użytkownik o nazwie Andrzej Szkalowacz. I Andrzej Szkalowacz napisał: Max Pedalak. Nazwisko pasuje. Taki typowy bananowy śmieć z pędzlem na głowie,
któremu od razu chce się przypierdolić za samą mordę. I Andrzej Szkalowacz obraził mnie w internecie pod filmikiem, który ma 150 tysięcy wyświetleń. I ja sobie wtedy obiecałem, że muszę ruszyć z powrotem w trasę, objechać całą Polskę i obrazić Andrzeja Szkalowacza na żywo przed taką samą ilością osób. A ja wam coś wcześniej mówiłem o Wojtku, o moim współlokatorze. Wojtek przyjechał do Poznania z takiej miejscowości Gacz w województwie świętokrzyskim i jest mega hardkorowym fanem tamtejszej trzecioligowej drużyny piłkarskiej, która bez kitu nazywa się Fotohigiena Błyskawica Gacz. Jest taka drużyna, oni mają kosy z taką inną potęgą piłkarską, ze Spartakusem Daleszyce. Mega nienawidzą. Tylko że fanów każdej z tych drużyn jest jakoś 20. Oni wszyscy są skrajnie głupi i sami sobie piszą przyśpiewki. I te przyśpiewki brzmią tak jak: Fotohigiena Błyskawica Gacz wygra z wami kurwa mać. Daleszyce chuj im w cyce. A moja ulubiona przyśpiewka? Mój numer jeden idzie tak. Trawa jest zielona, niebo jest niebieskie, a Spartakus to kurwy. I piszą tam takie gówno. Wojtek mimo tego, jak jest głupi, nadal ma takie swoje kminy życiowe. I ostatnio wszedłem do kuchni, akurat miałem słuchawki w uszach i widzę tylko, że Wojtek wykonuje taki gest ręką. No i sobie myślę, że zaraz przyjdzie z czymś ciekawym. W ogóle się nie zdziwiłem. Po 5 minutach przychodzi Wojtek i mówi: słuchaj Max, czy jakby Jezus umarł na ośmiokącie foren? Mówi: ja pierdolę, Wojtek. O co ci chodzi? Czy ludzie wchodząc do kościoła wykonywaliby wtedy taki gest ręką? Kretyn straszny. Z Wojtkiem też pojechaliśmy do Krakowa na weekend i Wojtek się zastanawiał, czy jak jest hejnał na Wieży Mariackiej codziennie o 12, czy była kiedyś taka sytuacja, że przyszedł nowy hejnalista do pracy, nowy ziomek i miał tak powiedzieć: dobra, mam hejnał o 12 zagrać, nie spierdolę to, nie wywalą mnie w pierwszy dzień, hejnał o 12. Wszedł na tę Wieżę Mariacką, wziął trąbkę i tak: dobra, hejnał o 12. Pijany Wojtek też mi ostatnio powiedział, że ma tak wielkiego penisa, że mu się nie mieści w prezerwatywie. A że ja też byłem pijany, to mu powiedziałem: pokaż, nie? A że Wojtek był pijany, to mi pokazał. I mówię mu: faktycznie stary, ale do prezerwatywy nie wkłada się jąder. Z Wojtkiem też mamy takie hobby. Kojarzycie taką stronę roxa.pl? Może? Okej, dobra, tutaj jest taka reakcja znacząca. No tam są takie ogłoszenia matrymonialne, płatne bardziej. Tam się prostytutki reklamują i z Wojtkiem. Mamy takie hobby, że wchodzimy na Roxę, szukamy najlepszych ogłoszeń i się później wymieniamy najlepszymi opisami. I Wojtek znalazł ogłoszenie najlepszej XXL w Poznaniu, która miała opis: nie przeszkadza mi żadna opcja. Jedna kobieta plus jeden mężczyzna, wielokropek. Jedna kobieta plus dwóch mężczyzn, wielokropek. Jedna kobieta plus trzech mężczyzn, wielokropek. Wojtek znalazł prostytutkę, która rucha się w ciągu arytmetycznym.
że kiedyś strasznie upiłem i znalazłem swoje ogłoszenie na Roxie potem. Była trochę przesada, miałem dwie opinie. Jedna była pięciogwiazdkowa i jedna była jednogwiazdkowa z komentarzem. I wszedłem z ciekawości w tę opinię jednogwiazdkową. Patrzę, a tam komentarz użytkownika o nazwie Andrzej Szkalowacz. Max Pedalak. W ogóle wszyscy mi mówią, że to pewnie widać, bo mi się marihuanę zdarza palić czasami. No to po prostu lubię to robić bardzo i ostatnio z Wojtkiem jechałem samochodem i akurat mieliśmy ze sobą trochę marihuany w reklamówce z Tesco. Drobna ilość i mieliśmy to włożone w kieszeń fotela kierowcy, tam z tyłu. Tylko niestety zatrzymała nas policja, a ja nie mam przeglądu, więc się wystraszyłem, że odholują mi samochód i znajdą tę reklamówkę, więc szybko sięgnąłem za fotel i wyciągnąłem tę reklamówkę i włożyłem ją sobie w bokserki. Tylko niestety ci policjanci to zobaczyli i wzięli mnie na przeszukanie i mówią, proszę się rozebrać, proszę wyciągnąć tę reklamówkę. I otworzyli ją, a w środku były okruszki po bułce, bo mi się pojebało i złą reklamówkę wyjąłem przez przypadek. I oni mi nie uwierzyli, że to są okruszki po bułce. Oni zaczęli w dziąsła wcierać. Ja nigdy nie widziałem, żeby kogoś tak po kajzerce wyjebało. No. Po marihuanie też się świetnie muzyki słucha. Tylko jest jedna wada, bo się bardzo mocno zwraca uwagę na tekst. Na przykład w polskim prawie jest zapisek, który mówi o tym, że za groźby karalne grozi od 6 miesięcy do 2 lat pozbawienia wolności. Ale jest na przykład taki utwór w wykonaniu Ryszarda Pei i Nagłego Ataku Spawacza, Antyliroy. Ktoś z was może kojarzy Antyliroya? Okej, okay, dobra, 4 osoby, dobra. To dla tych z was, którzy nie kojarzą, bardzo proszę próbkę audio numer 1. Jeżeli się pokażesz, ty jebana kurwo, będziesz miał mordę obbitą równo. Poznańskie gibery rozpierdolą ci maskę, a kieleckie świnie odciągną ci laskę. Okej, okay. Co nie jest wystarczające, jeśli chodzi o groźby karalne, to proszę o próbkę audio numer 2. Za te profanacje, które odpierdalasz, spotka cię solidna kurwa kara. Spalimy ci chałupę, rozjebiemy twoją żonę, zabijemy ci dziecko i skłócimy siorę. Ty głupi, głupi jebany skurwysynu, naprawdę mnie dziś kurwiasz i mam dość tego sypu. Słuchaj sobie dalej Beastie Boys i Scooby, Scooby jabadubi, kto cię zrobił, ty chuju. Oni tam na końcu śpiewają Scooby jabadubi, kto cię zrobił, ty chuju. I oni nawijają tak okropne rzeczy i nie idą do więzienia tylko dlatego, że robią to pod beat, który zajebali Snoop Dogowi. Jest taki Marcin, który podrywa moją dziewczynę Angelikę. Ja nie chcę iść do więzienia, ale chciałbym bardzo to tutaj załatwić, więc bardzo proszę o jakiś tłusty, kradziony beat. Dobra. Okej, Bydgoszcz, zróbcie jakiś hałas! Dziękuję bardzo. Wkurwia mnie śmieć strasznie. Ja ten żart napisałem jakiś czas temu, tylko też jakiś czas temu przestał mieć sens. Bo moja dziewczyna Angelika stwierdziła, że już nie będzie moją dziewczyną Angeliką. I zrobiła to w taki bardzo słaby sposób po 2 latach. Bo wzięła zapałkę, odpaliła ją i powiedziała, że to jest płomień naszej miłości. I poczekała, aż ta zapałka zgaśnie i powiedziała, że nasza miłość się wypaliła. Straszny sposób, żeby z kimś zerwać po 2 latach. Więc też wziąłem zapałkę i poczekałem, aż Angelika pójdzie z koleżankami do escape roomu w Koszalinie. S-
Słuchajcie, ja będę kończyć i chciałem skończyć piosenką, ale jesteście naprawdę niesamowici. Zróbcie dla was olbrzymi hałas. Szkalowacz to chuj. Bardzo wam dziękuję, Bydgoszcz. Świetnie się bawiłem. Bawcie się dobrze na Błażeju. Miłego wieczoru.